Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dishonored 2. Ja jestem Profi, przypominam o kciuku w górę, subskrypcji kanału oraz komentarzu. Dla zasięgów będzie mi bardzo miło, będę bardzo wdzięczny. O, mamy tutaj pierwszego klienta z tego co widzę. Sprawdzę jakieś niepokoje. Dobra, pierwszy klient wyeliminowany. Sobie jeszcze zapiszę gierkę, bo nie wiem, czy po ostatnim odcinku zapisywałem. Tu będę potrzebował kombinację. Zluknijmy sobie tak. No jest runa jeszcze, 13 metrów, tylko nie mam pojęcia, jak się do niej dostać. Muszę się najprawdopodobniej dostać do niej przez teraźniejszość. Sobie to rozłóżmy. X kurwa D. No to było piękne. To było miodne. To było zajebiste. Panie i panowie. Chłopcy i dziewczęta. Dobra, winda mi niepotrzebna. Tak jak mówię, wydaje mi się, że zmontowałem tu wszystkich. To się zaraz tymi drzwiami zamkniemy. Wiedzieć jeszcze runa, dokładnie tam jest runa, którą się też zajmiemy. Ten jest zablokowany, pod piątką mam ten. Dobra, tych dwóch typów załatwiłem. No to już się chyba domyślam, w którym miejscu jest nasza runa. Na wszelki wypadek, nie? Też czuję, że ta pierdolona ręka mnie zaatakuje, nie? Ale kurźwa, ty, mamy tu serducho, mamy tu runkę, a ja niezbyt wiem, jak się do niej dostać, ty. Dobra, zobaczmy. Wejdźmy na tylny dziedziniec. Może ta runa jest właśnie na tylnym dziedzińcu, no bo to by tak mniej więcej wskazywało, nie? Mniej więcej by to tak wskazywało. Zobaczmy zaraz. Aha, ogólnie to wyszliśmy. No tak niezbyt.
Dobra, na tylny dziedziniec na razie nie wychodzimy. Bo jak widać nie ma po co. Jak się do tej runy dobrać, kurde. Mam nadzieję, że nie będę musiał się jakimś poradnikiem posługiwać, kurczę. Bo jak to? Już dawno powiedziałem. Dobra, idźmy na górę. Jak już to kiedyś powiedziałem. To mój filmik ma być poradnikiem, kurka wodna, do gry. A jest jeszcze możliwość tędy, dobra. Nie, nie ma możliwości tędy, bo to już sprawdzaliśmy tą miejscówkę. Się nie mylę. Czy ja tu jestem w stanie w ogóle wejść? Ja jestem w stanie tu gdzieś wejść na coś. My jesteśmy w teraźniejszości. Czy ja jestem w ogóle w stanie tam wejść w jakiś sposób? Nie mając magii? Ta runa jest na górze, nie? Dobra, tu jestem w stanie wskoczyć.
To nadal nie wyjaśnia mi, w jaki sposób mogę pozbyć się tej wody. Ona się tu napełnia. Nie, no wskoczyć tam nie można. To jest niby podświetlone, nie? Za cholerę nie mam pojęcia, jak się do tej runy dobrać, nie? Serio. No tak, mogę wejść na tą szafkę. Mogę się tu też przenieść w czasie. Mogę tu zaskoczyć. Czy to jest otwieralne w jakikolwiek sposób? No i tego przesunąć, ani kurna ten. Kiepski pomysł. Nie, no seryjnie, nie mam bladego pojęcia jak tą. No bo tam nie mam. Nie ma tam możliwości wskoczenia, nie? Teraz nie mogę nawet na tą szafkę wejść. Dobra, wszedłem. Chcę, żebym wskazała ci drogę. Skierowała w dobrą stronę. Nie, bądźmy tu przez chwilę razem. W zagubieniu. No kurna, jak tam wejść? Nie, nie wejdę tam, dobra. Pierdolę. Za dużo czasu tracę na tą jedną runę. Spadamy. W każdym razie wiecie, gdzie ona jest, nie? Tamta ostatnia, okej. No, jeszcze wyżej muszę. Nie mam pojęcia, jak do tej runy się dobrać, serio. Próbowałem, ale nie mam bladego pojęcia. To poleciał. Nie zbliżaj się bardziej. Odejdź
Ostrzegam. Nie chcemy... Czekaj, póki jeszcze można! Sistrudzie! Niemożliwe! No, trzeba było sobie siedzieć spokojnie, bym sobie tylko przeszedł obok. No kurwa, czy wszystkie drzwi są w tej posiadłości zablokowane? Jaja sobie ze mnie robicie chyba. Nie no, do kibla są otwarte. Spoko. Zawsze co. Chciałem właśnie wodę w klozecie. Nie wiadomo po co. Pieśń. Pik, 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 pik. No, też spoko. Spoko opcja. Dobra, te drzwi są zamknięte, tamte są zamknięte. No nie ma wyjścia. O kurwa. No powiem wam, że tego to się nie spodziewałem, nie? Że w teraźniejszości nie ma tam tej obramówki. Dobra, rozłóżmy sobie tą. Te rury są, też ich nie ma. Wentylator. Dobra. Domyślam się, że tu są kolejni. Kolejni znaczy kolejni ci kolesie tacy, tak co wiecie. Tacy ni to koleś, ni to chuj wie co. No dobra, no tutaj jest, nikogo nie ma. Druga część pieśni, przecież mieliśmy trzecią, no to macie kurna spoiler był. Jak ktoś czyta. No dobra, no ale tu nie widzę nic. Rozłóżmy sobie to. Prawie w ogóle. To wszystko na pokaz. To po co je kupować, skoro nie chce się ich czytać? To nie są książki. To symbole bogactwa i dobrego pochodzenia. Teraz wracaj do roboty. Tak, pani. Myk. Myk. Okej. Okay. Coś miał... Mogłem na... O, mogłem otworzyć gablot. Kurna, jak mnie denerwuje. Ty, ja w tym dalej nie wiem, gdzie ta runa jest. Obraz. Gdzieś z typu powinno coś jeszcze zostać, nie miał pistoletu, okej. Okay. Pieśni jak leżały, tak leżą. Pełd zapalający, no i to się szanuje, to się respektuje. Sypiających to ma w ciul. Ale ich nie używam. No dobra, to tu mamy ogarnięty ten kawałek. Jak tam z czasem, spoko jeszcze. Trochę go mamy. Goblotek nie będę otwierał, nie? Ale to mogę otworzyć. Ciekawe, czy dałoby się zbudować coś takiego, ale wystarczająco dużego, żeby pomieścić parlament. O,
Niedobrze. Jak się obecni rządzący dowiedzą, co ja tutaj na filmikach propaguję, to będę miał przejebane. No ale kuźwa ty, bo ja mam iść tam w ogóle. 33 metry mam kombinację ciągle, nie? A, no dobra. Czyli jednak miałem iść na tylny dziedziniec, żeby się dostać. No dobra, no zostały tu dwie runy. Nie mam jedną wam pokazałem, w którym jest dokładnie miejsce, a drugie nie mam pojęcia, jak się do niej dostać. Nie będę jakoś już tego rozkminiał. Tej gry nie dam rady i tak zrobić na 100%. Musiałbym, kurczę, chyba z poradnikiem ją robić. Tak jak jeszcze zrobiłem Tomb Raidera jako tako. W dużej ilości, w dużym stopniu samodzielnie. O, miejsce docelowe jest zablokowane, czemu? Już wiem czemu, kurwa. Ja jebę, to się wpakowałem ładnie. Następnym razem się rozejrzę. Dobra, runy. Zepsucie i ból. Nie rozpaczaj. Jest to również dobro. Wywinął orła, kundel. Okej. Tu jest zejście, jak rozumiem. Chyba. Myk. No to nie wiem, po co tu wskakiwałem, nie? Tak szczerze mówiąc. Wiesz, tu chyba nie ma więcej, no tam muszę się dostać. Ale jeszcze się tutaj rozejrzyjmy. Rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. No dobra. I rozejrzyjmy się. Nie no kurwa, bez jaj, nie. Rozejrzyj się. Serio kurwa. Pierdolona barierka. Dziurę w barierce masz, ale i tak nie przelatuje przez nią kula. Znaczy kula, no. Bełt w tym wypadku. Ja mam jeszcze bełty, ja już nie mam bełtów, nie? No. Że tego dożyję. Wybacz mi, Teo.
Angielski nagle mu się zmienił na język. Kim jesteś i co robisz u mnie na chacie? Nie wiem no, ty mi powiedz ziomek, co tu się odpierdala. A to po to, żebyś nie zobaczył tego, co dzisiejszej nocy wszczepiło koszmar w twój umysł. To może go zabić od razu. Kombinacja do drzwi pracowni 478. Notatnik. Okay. Ogłuszając Stiltona, zmieniłam przeszłość. Ale jak? No powiem, że zajebiście to wyszło nawet. Nawet to nieźle wyszło, tak jak spojrzałem. Pokojóweczki chodzą. Jakieś tam. Więc chyba wyszło nam to na dobre. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, no to zostawcie jak standardowo kciuka w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się niedługo w następnym odcinku. Na razie.